Opole z tej perspektywy, panie prezydencie, widziane chyba zupełnie inaczej. Widziane inaczej pierwszy raz, bo zawsze tutaj miałem okazję być na parkingu, który był na poziomie zero, a dzisiaj mamy fantastyczny obiekt wielofunkcyjny, który wynosi nas na czwartą kondygnację, więc widać cały piękny plac dworcowy, też najładniejszy dworzec w Polsce i przy okazji inne zabudowania historyczne, kamieniczki. Tu mają być podobno restauracje, oto od parteru, już pan to widzi? No będzie to miejsce niezwykłe, jeżeli tu rzeczywiście powstanie taka restauracja z widokiem na plac i na sam budynek historycznego dworca. Widzę tutaj rzeczywiście Opolan czekających na autobus, pociąg, a może po prostu spotykających się i dyskutujących o bieżących sprawach. Dodatkowo zielone tarasy, więc wygląda to naprawdę ambitnie i fantastycznie. W tej chwili trwają betonowanie stropów, wykonywanie ścian, konstrukcja główna nośna już jest ustawiona. W następnym etapie, lada moment, wykonawca przeniesie się również w obręb dróg. Już jest ustawiona organizacja ruchu wyłączająca pewien etap, w którym nastąpi przebudowywanie chodników, budowa zatoki autobusowej i wymiana nawierzchni. Dla kierowców związane jest to oczywiście jak zwykle z utrudnieniami, nie tylko dla kierowców, ale również dla pieszych. Wiąże się to z wyłączeniami pewnych chodników, pewnych elementów ruchu pieszych, jak również z wyłączeniami w dalszym etapie dróg i prowadzenie ruchu objazdami. Zmieni się sposób poruszania po mieście. Oczywiście włączymy za chwilkę ulicę Kołłątaja w ulicę Armii Krajowej, więc dzięki temu powiększy się plac dworcowy, ale też usprawni komunikacyjnie dojazd do samego tego centrum przesiadkowego, w którym 8 miejsc dla autobusów takich lokalnych, plus na zewnątrz miejsca dla autobusów tych miejskich, a przede wszystkim 350 miejsc parkingowych, bo to jest coś, co w mieście, w centrum miasta jest bardzo istotne, dostępnych oczywiście dla wszystkich. Inwestycja idzie sprawnie, więc jeszcze paręnaście miesięcy i będziemy mogli się cieszyć z otwarcia tego budynku, jego pełnej dostępności dla mieszkańców. Również tych punktów obsługi pasażerów, które będą w parterze. No i zmienia się ta część miasta, to jest najfajniejsze, że Opole staje się jeszcze piękniejsze, chociaż przecież jest najpiękniejszym miastem w Polsce.